Dzień dobry, Jacek Balkan to jest motodziennik. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Zapraszam na program, który będzie trochę skromniejszy i trochę krótszy niż zazwyczaj, ale to też dlatego, że po prostu nic się ciekawego ostatnio nie działo, a zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń, które wam albo nam wpadły w oko. Toyota FJ Cruiser to motoryzacyjna ikona. Zaprezentowana w roku 2003, sprzedawana od roku 2005 do roku 2014 w Stanach. Bo auto, choć brzmi to nierealnie, w dalszym ciągu jest dostępne, z tym że na wybranych rynkach, głównie Bliski Wschód. I właśnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich pochodzi ten egzemplarz. Wyprodukowany w 2020 roku, jednak praktycznie bez przebiegu. Zresztą chyba nie tylko ten, bo wygląda na to, że sprzedający ma ich kilka w różnych kolorach. Pod maską 4-litrowa benzyna V6 270. KM, 5 pięciobiegowy automat, napęd na cztery koła z reduktorem. Cena to 259 tysięcy złotych brutto. Z opisu wynika, że to na pełną fakturę jest. Biorąc pod uwagę, ile kosztują egzemplarze używane, nawet takie dziesięcioletnie i starsze, to ta cena jest naprawdę bardzo przyzwoita, a auto świetne, choć bez udogodnień w postaci asystentów czy nastrojowego oświetlenia. W najnowszej klasie G już to wszystko jest i więcej, ale w tej przedostatniej generacji, produkowanej od roku 90 do 2018 jest surowo, ascetycznie i wspaniale. Ten egzemplarz wypatrzył nasz widz, pan Aaron, dziękujemy. To 2004 rok, import Japonia, 62 tysiące przebiegu i jest to wersja G55MG, czyli 5,5 litra 470 koni. Sprzedający deklaruje, że auto jest w stanie perfekcyjnym i sądząc po szczegółowych zdjęciach, również podwozia, nie mija się z prawdą nawet o milimetr. Cena to 260 tysięcy złotych. I co by państwo kupili, tego Mercedesa czy nową Toyotę? Przez moment wydawało mi się, że nie wiem. Ale tylko przez moment, jednak Mercedes. Ale jeszcze jedno terenowe auto wpadło mi w oko. Land Cruiser z 2008 roku z 3-litrowym dieslem i skrzynią manualną. Auto jest od drugiego właściciela ma niecałe 140 tysięcy przebiegu i jest to samochód krajowy, garażowany, według opisu bardzo ładny i zadbany i dokładnie zabezpieczony przed korozją i doinwestowany. Obydwa akumulatory są nowe, opony i sprzęgło również. Cena to 96 tysięcy złotych. Na koniec coś mniejszego i nowszego. Honda HRV z 2008 2018 roku. Pod maską benzynowy silnik 1.5, 130 koni, skrzynia manualna. To auto krajowe, bezwypadkowe i wygląda na to, że jak nowe. Ma 28 tysięcy przebiegu. Cena to 83 tysiące złotych. Pierwsza część naszego programu została objęta patronatem przez firmę Corteco, firmę, która jest producentem filtrów, uszczelnień, kół pasowych, różnych elementów z zakresu tłumienia, wibracji i różnych elementów zawieszenia. A teraz e, sprawdzimy, czy są jakieś ciekawostki, nowości z wielkiego świata motoryzacji. A zaczniemy w Wielkiej Brytanii, w której to jak zresztą w sporej części europejskich krajów, w tym u nas, do aut elektrycznych zachęca się w najprostszy możliwy sposób, dotując ich zakup. Auta w cenie do 50 tysięcy funtów wspierane były kwotą 3 tysięcy funtów. W zeszłym roku w marcu kwoty te obniżono do 35 tysięcy, a dotacje do 2500 funtów. A teraz zrobiono to ponownie. Auta elektryczne nie mogą kosztować więcej niż 32 tysiące funtów, a dopłata została zmniejszona do 1500 funtów. I stał się cud. Producenci obniżyli ceny, niektórzy znacznie, by auta mieściły się w nowych widełkach. A skoro na wyspach jesteśmy, w ubiegłym roku do listopada wyprodukowano tam niecałe 800 tysięcy egzemplarzy nowych samochodów. W roku 2020 o 50 tysięcy więcej, przyjęło się porównywać rok do roku, co w tych szalonych czasach nie jest szczególnie reprezentatywne. Za to jak popatrzymy na rok 2016, to dopiero jest różnica. Wtedy powstało na wyspach ponad 1 700 000 sztuk nowych aut, prawie dwa razy więcej niż w tym roku lub roku ubiegłym. Choć trzeba też pamiętać o tym, że na to wszystko nałożył się nie tylko korona Wirus, ale również Brexit, no i kilka fabryk po drodze zamknięto. Hyundai zamyka dział rozwoju silników spalinowych. Pracuje tam 12 tysięcy osób i część z nich zajmie się rzecz jasna autami elektrycznymi, choć pewnie nie wszyscy. To kolejna symboliczna decyzja dużego producenta, który jednak od dość dawna z powodzeniem stawia nie tylko na elektryki, ale również na auta wodorowe. Od roku 2025 ma ich powstawać ponad 120 tysięcy rocznie. Jednak tu chyba również pojawiły się jakieś problemy, bo według niektórych źródeł szefostwo Firmy, po przeanalizowaniu kosztów programu aut wodorowych postanowiło go wstrzymać zawiesić. Informacja ta została przez centralę Hyundai bardzo szybko zdementowana, podobno to tylko drobna reorganizacja, wynikająca z problemów technicznych. Więc dopiero czas pokaże, co tak naprawdę koreańska marka zamierza. Być może sami nie wiedzą, zwłaszcza, że czasy są trudne, a nastroje minorowe. Dwa ostatnie lata były bardzo ciężkie, końcówka ubiegłego roku fatalna, jeśli chodzi o produkcję nowych aut, a rok 2022 Zapowiada się nie lepszy. Wiele osób z branży, osoby związane z kooperantami, czyli setkami mniejszych firm produkującymi lampy, pasy, wykładziny, komponenty są. Tego przecież tysiące, zauważają, że coraz więcej z tych firm zwalnia ludzi, przygotowuje się na dużo, dużo mniejszą produkcję niż do tej pory. To jasny sygnał, że firmy motoryzacyjne nie zamierzają już produkować tylu aut, ile ludzie chcą kupić i takich, jakie potrzebują. Kryzys na rynku półprzewodników jest tylko jednym z czynników. Wysokie kary za emisję CO2 kolejnym. W Europie zapowiada się więc kolejny ciężki rok, jeśli ktoś planuje zakup nowego auta. Niepokojące jest też to, a wiemy to z Państwa maili, że w grudniu wiele salonów zaczęło zwracać zaliczki na auta zamówione w marcu, czerwcu. Auta, które miały być dostarczone w czerwcu albo wrześniu, i już nawet nikt nie próbuje przeciągać kolejnych terminów. Sprzedawcy bezradni rozkładają ręce i mówią: może czerwiec 2022, może. Ceny aut używanych, takich 2-3 letnich, co to w leasing można je bezpiecznie wziąć, skoczyły do poziomu aut nowych sprzed 2-3 lat, więc zaraz znowu się będzie opłacało ściągać mocno uszkodzone fury z zachodniej Europy. Przez wysokie koszty robocizny problem ten stał się mniej poważny ostatnio niż jeszcze 10 lat temu był. Przy autach za 50 tysięcy już mało kto się w wymianę ćwiartki bawił, ale skoro ten samochód za 50 tysięcy kosztuje teraz 75 tysięcy, to prawdopodobnie znowu zacznie się to wszystko opłacać. Więc będzie co robić, będzie co oglądać i chyba szykuje się kolejny niezwykle ciekawy e, czas w motoryzacji w naszym kraju. No, a samochody używane trzeba będzie oglądać i sprawdzać jeszcze dokładniej niż do tej pory. Co właśnie zamierzamy zrobić? W tej części programu mamy dwa lokowania produktów firmy AutoDNA, umożliwiającą sprawdzenie używanego samochodu po numerze VIN oraz firmę Prodigtech, która jest producentem mierników lakieru. Dacia Logan i moje pierwsze skojarzenie? To samochód dla tych, którzy nie lubią samochodów, nie interesują się motoryzacją, ale muszą czymś jeździć. Ale też to bardzo niski koszt zakupu oraz, co nie bez znaczenia, niskie koszty eksploatacji. Części są tanie, konstrukcja prosta i bez większych niespodzianek, sporo można zrobić samemu. A jak się tym jeździ? jakoś się jeździ. Pierwsza generacja budżetowego sedana pojawiła się w 2004 roku, kombi MCV dwa lata później. I to kombi już było naprawdę znośne. Druga generacja to rok 2012, kombi 13. Auto było w produkcji do roku 2020. I tutaj obydwie wersje nadwozia jakoś tam wyglądają. Z sedana z segmentu B trudno zrobić coś ładnego, ale MCV jest nawet przyjemne dla oka. I właśnie takie auto dzisiaj obejrzymy. Jest z 2016 roku, ma pod maską najprostszy silnik 1.2 75 koni, benzyna ze skrzynią manualną i instalacją gazową. Przebieg to 160 tysięcy km. Klimatyzacja, nowe opony. Cena to 19,5 500 zł, czyli za pięcioletnie auto jest to cena dość przyzwoita. Pytanie, czy samochód też taki będzie. W ogłoszeniu jest win, więc najpierw korzystamy z baz AutoDNA, by sprawdzić czy jest sens jechać. Jest sporo zdjęć z sierpnia, kiedy auto było wystawione do sprzedania przez jakąś firmę. I nie wygląda to źle. Moją uwagę zwraca napis na zamalowanej tablicy rejestracyjnej. Jak to jest komis, to najczęściej go znam, ale tego nie znam, więc sprawdzam, czy to przypadkiem nie jest jakaś wypożyczalnia. No jest. Popatrzmy dalej. Mamy udokumentowany przebieg, mamy też kilka szkód. Lewa strona, przód. Tył, potem tył. Nie są to duże szkody. W BMW jedna lampa potrafi kosztować więcej. Nie ma uszkodzenia szyb, strzelonych poduszek, więc można założyć, że to nadal bezwypadkowe jest, choć było malowane kilka razy. Jakieś poszycia też na pewno były wymieniane. Jest jeszcze jeden wpis, który niepokoi. W sierpniu wykonano przegląd techniczny zmieniający przeznaczenie pojazdu na taksi. Sierpień, styczeń, długo się na tej taryfie to auto nie najeździło, ale postanawiamy dać mu szansę. I na pierwszy rzut oka to nie jest ładne auto. Zderzak z przodu z lewej strony zamocowany jest, co prawda, poprawnie. Szczeliny się zgadzają, z tyłu też spasowanie jest ok. Ale auto jest gęsto poobcierane, poobijane. Tych uszkodzeń mniejszych, większych jest sporo i są prawie na każdym elemencie. I zderzak z prawej nieco odstaje ktoś o coś zahaczył. Pomiary: wzór z dachu to 110 mikronów auto jest ocynkowane lewy błotnik to zamiennik lakieru jest mniej, ocynku brak drzwi malowane tak naprawdę cała lewa strona malowana, łącznie ze słupkiem klapa malowana i odkręcana prawa strona za wyjątkiem drzwi również. Gdzie to jeździło? Kto tym jeździł, że tak nie dbał? Obejrzyjmy wnętrze. Kolumna kierownicy. Hmm, ktoś tu grzebał i nie poskładał. Są ślady rozbierania w kabinie, ale nic dziwnego, ktoś tu instalację do koguta taksi poprowadził i zostawił. Ale pasy są oryginalne, konsola również. Wnętrze nie jest w dobrym stanie, widać tutaj liczne ślady gęstej i miejskiej eksploatacji. Sporo plam, sporo przetarć, kierownica wytarta, kilka dziur, kiepsko. Komora silnika jest sucha, od spodu również sucho, korozji brak, jednak jazdy testowej nie udało się przeprowadzić, nie udało się uruchomić silnika. Podsumowując, najpierw to był Uber prawdopodobnie albo coś w ten deseń. A potem ktoś chciał z tego legalne taksi zrobić, ale chyba doszedł do wniosku, że to bez sensu, bo to bez sensu faktycznie. Daczkę oglądał Jarek Leksiński. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już za tydzień. Do zobaczenia.